5 pomysłów, jak zainwestować w Twój talent, indywidualizacja. Cześć, witajcie. Dzisiaj inwestujemy w talent indywidualizacja i przedstawiam Wam moje 5 pomysłów, jak to można zrobić. Pomysł numer 1. Naucz się obserwować, komu dajesz uwagę w grupie. Czasami jak jesteśmy w grupie, to zwracam uwagę na jakąś osobę, która jest bardziej niż inna. Jest głośniejsza, bardziej cicha, mniej przeszkadza, bardziej przeszkadza. Jest najlepsza, najsłabsza. I to jest ok, tak długo jak to nie ma wpływu na grupę. Warto się zastanowić, czy Twoja uwaga dana jednej osobie pomaga całej grupie. No i zauważyć, jak z tym można pracować. Numer 2. Naucz się podejmować decyzje związane z grupą. Czasami jako osoby z indywidualizacją organizujecie coś dla grupy, dla zespołu. Wyjazd dla 10 osób, urodziny, na których będzie kilkanaście osób. Często jest takie niebezpieczeństwo, że osoby z indywidualizacją starają się sprawić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. To jest oczywiście bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Dlatego warto się zastanowić, jakie mamy kryteria, jakie są kryteria dla danej grupy, do organizacji czegoś dla danej grupy. I trzymać się tych kryteriów, a nie zadowolenia całości grupy. Przy tym punkcie warto też nauczyć się akceptować, że nie wszyscy będą zadowoleni. Po prostu. Nie wszyscy będą zadowoleni i to jest ok. Pomysł numer 3. Stosuj indywidualizację dla siebie. Indywidualizacja jest świetnym talentem, który można kierować na samego siebie. Obserwować się, kiedy najlepiej działamy, w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji, z jakimi narzędziami. I dzięki tym obserwacjom wprowadzać w życie jeszcze więcej sytuacji, gdzie jesteśmy najlepszą wersją siebie. Dzięki temu można być coraz lepszym w działaniu. Warto te obserwacje prowadzić w jakiś zorganizowany sposób, czy to przez dziennik, czy przez nagrywanie czegoś, czy przez notowanie. W jakikolwiek sposób jest dla Was adekwatne. Dzięki tym obserwacjom można też dostosowywać środowisko, projekty do siebie. Na przykład poprzez budowanie właściwych nawyków, które wiecie, że będą pomagać w działaniu. Pomysł numer 4. Naucz się wyznaczać granice dostosowywania. Osoby z indywidualizacją widzą, że różne osoby mają różne potrzeby. Warto nauczyć się stawiać granice, co dostosowujemy do osoby, sposoby działania, myślenia, otoczenie, sposób prowadzenia projektu, robienia czegoś, a co jest niezmienne i stałe, czyli jakie są zasady, które dotyczą wszystkich, a co można dostosować. Dzięki temu ta granica pomoże nie wpadać w zbytnie dostosowywanie, pomoże wyznaczyć jakiś taki kanon, który będzie stosowany dla wszystkich. Co sprawi, że dla wszystkich będzie trochę bezpieczniej. Pomysł numer 5. Stwórz swój własny system obserwacji innych. Brzmi groźnie, ale nie chodzi o szpiegowanie. Chodzi o to, że dzięki temu, że mamy talent indywidualizacja, to możemy uważnie obserwować inne osoby. Jeżeli nauczymy się notować podobne rzeczy, typu nie wiem, data urodzin, jaką muzykę ktoś lubi, to sprawi, że będziemy mogli lepiej wchodzić w relacje z tymi osobami. Na przykład osoby uwielbiają być doceniane. Jeżeli zapamiętamy i zanotujemy sobie, w jaki sposób dana osoba lubi być doceniana, to możemy docenić ją w lepszy dla niej sposób, a dzięki temu sprawić, że możecie razem lepiej pracować. Przy tym punkcie też można podbić rozwijanie pamięci. Rozwijanie pamięci pomaga lepiej obserwować i zapamiętywać te szczegóły, więc warto też na tym się skupić. To było moje 5 pomysłów na inwestowanie w talent indywidualizacja. Życzę Wam powodzenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!